Witam serdecznie. Dzisiaj porównanie dwóch mega popularnych crossoverów miejskich, czyli Toyota Yaris Cross i Opel Crossland. To są samochody mniej więcej za podobną kwotę i podobną ratę, bo tak za 120-130 tysięcy złotych, czyli w racie to jest pewnie jakieś 1800 zł, można takie auta wynająć. Serdecznie zapraszam. Crosslanda oczywiście doskonale znacie, jest długo z nami, jest długo na rynku. Tam mamy wersję GS Line, ale to co chciałem Wam pokazać to jest przede wszystkim ten samochód, czyli Yaris Cross. Zobaczcie jak fajnie można zrobić miejskiego crossovera, który właściwie wygląda jak taki no prawie samochód terenowy. No jest tutaj sporo miejsca między tym plastikowym nadkolem a kołem, żeby było jeszcze lepiej. Ten samochód można mieć w wersji napędem na 4 koła i właśnie taką wersję mamy. Oczywiście, że nie jest to terenówka, no ale jest ten taki element tego takiego, taki mały plusik, że jeździmy sobie samochodem, który zdecydowanie jest lifestyle'owy. Zapraszam teraz do bagażnika, żeby porównać ile jest miejsca w kufrze. Bagażnik Crosslanda ma 410 litrów, ale jeżeli zdecydujecie się na opcjonalną przesuwaną tylną kanapę, to oczywiście kosztem miejsca z tyłu możecie mieć nawet ponad 500. Tu oczywiście tego nie mamy, ale można sobie zamówić opcjonalną podwójną podłogę, wtedy tutaj na wysokości progu załadunku możemy ją mieć. W tym egzemplarzu niestety tego nie ma, ale i tak jest to ogromny bagażnik jak na segment. Toyota nie jest taka dobra, bo w tej wersji z napędem na 4 koła oferuje tylko 320 litrów. Gdybyście się zdecydowali na wersję z napędem na przód, na ośkę, no to macie niespełna 400, czyli już tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale zobaczcie, nawet 320 jak na segment miejskiego samochodu to jest całkiem sporo. To się całkiem sporo bagaży zmieści. Kiedyś takie pojemności były dostępne w samochodach kompaktowych. W Crosslandzie jeszcze jakiś czas temu był dostępny diesel, ale to jest przeszłość, nikt takich silników w tym segmencie nie zamawiał, tutaj nawet diesla nie ma. Opel ma jednostkę 1.2 turbo PureTech, w tym wypadku o mocy 130 koni. W Toyocie również można mieć silnik uturbiony benzynowy, on ma wtedy 125 koni, jest bardzo porównywalny do tego co mamy w Oplu, ale my wybraliśmy specjalnie dla Was hybrydę, w tym wypadku silnik trzycylindrowy współpracuje sobie z elektrycznym, łączna moc układu 116, no i duże oszczędności jeżeli chodzi o miejską jazdę. Producent mówi o średnim spalaniu poniżej 5 litrów, w przypadku Opla mamy powyżej 6, ale ta różnica w mieście może być jeszcze większa. Oczywiście ten samochód jest zrywniejszy, lepiej jedzie, ale o tym sobie powiemy podczas jazdy. Ten jest taki nieco bardziej mułowaty, co też jest spowodowane tym, że ma nieco wolniejszą skrzynię ECVT, ale to wszystko jak pojedziemy, a teraz zapraszam do środka, żeby zobaczyć jak te samochody wyglądają w kabinach. Yaris Cross bardzo przypomina w środku normalnego Yarisa, którego zresztą często u nas wynajmujecie w CarsMy. Proszę bardzo, przycisk Power. Jak przystało na hybrydę, właśnie się wyłączyła, to jeszcze raz przycisk Power. Tak wyglądają zegary. Bardzo fajna kierownica z wieloma funkcjami, sterowanymi normalnymi przyciskami. I tak tu właśnie jest, wszędzie są normalne przyciski. To jest bardzo fajne, że w tym segmencie można mieć normalnie sterowane funkcje pojazdu. Nie trzeba kombinować, nie trzeba mieć problemów z tym, żeby w nie trafić. No chociaż oczywiście te małe przyciski tutaj są dosyć specyficzne, ale mamy do tego normalne gałki, normalne potencjometry. Tak samo jest z radiem. Tutaj mimo tego, że ekran jest dotykowy w jakimś stopniu, to dużo funkcji zostało na normalnych przyciskach. Mega mi się to podoba. No, podłokietnik, jak to przystało na małego miejskiego crossovera, wielki nie jest, ale fajnie, że jest. Pod nim dwa cupholdery, też niespecjalnie dużych rozmiarów, ale myślę, że w zupełności wystarczy. Tutaj możemy sobie wybierać tryb jazdy, no w końcu mamy samochód z napędem na 4 koła. No i taki klasyczny lewarek skrzyni automatycznej, no w tym przypadku jest to ECVT. Mega fajny, zobaczmy jakiej wielkości jest schowek. No jest on taki bardzo, bardzo niewielki, no ale jesteśmy w segmencie B, nawet jeżeli to jest crossover, to jest to samochód jak najbardziej do miasta. To bardzo fajne są fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Przypomina to trochę CHR-a, ale oczywiście tutaj siedzisko jest dużo, dużo krótsze, więc nie jest to raczej samochód na dalekie trasy. Myślę, że trochę by mogło brakować i trochę mogłaby boleć
trochę mógłby boleć kręgosłup po takiej jeździe, ale wszystko jest fajne, dość fajnie wykonane, mimo tego, że nie wszystkie plastiki są miękkie, to są dobrze spasowane, całkiem ładnie to wygląda. Tu jeszcze mamy taki fajny schowek, w którym sobie można położyć telefon, a oprócz tego mamy w tej dość wysokiej specyfikacji indukcyjną ładowarkę. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w Oplu. No i teraz czas na Opla. Mamy, przypominam, wersję GS Line, która ma takie taką tapicerkę, no bo to nie są przeszycia, też tu są jakieś przeszycia. No generalnie nie jest to nudne, nie jest to smutne. I tak na pierwszy rzut oka jest tutaj więcej miejsca niż w Toyocie, ale zobaczcie, jeszcze odpalana ta średnia wersja jest normalnie z kluczyka. A kluczyk taki mocno francuski jest. Zmniejszmy sobie troszeczkę tutaj nawiew. To nie tak się robi, to się robi pewnie tak. O, dobrze. No i jak to w Oplu, małe przyciski, ale wszystko dosyć logicznie zrobione. Jeszcze takie klasyczne zegary. Więc jeżeli ktoś nie lubi tych wszystkich elektronicznych gadżetów, to zdecydowanie ten samochód jest pod tym względem lepszy. Podobnie jak w Toyocie, mały podłokietnik, nieregulowany, ma tylko jedną pozycję. Małe cup holdery, jeszcze klasyczny hamulec ręczny, taki pamiętający stare oplowskie czasy. No ale ten samochód jest już sporo z nami na rynku, myślę, że takie 5 lat to jak nic. Nie mamy tutaj indukcyjnej ładowarki, ale mamy normalne wyjście USB 12V, taką prostą, proste sterowanie klimatyzacją, proste sterowanie radiem, dużo mniejszy ekran. No, czy to przeszkadza? Niekoniecznie. Za to schowek przed pasażerem jest większy niż w Toyocie. Fotele mają nieco dłuższe siedziska i mimo tego, że nie wyglądają tak dobrze i tak fajnie jak w Toyocie, to prawdopodobnie w dłuższej trasie sprawdzałyby się lepiej. Jeżeli chodzi o wykończenie deski rozdzielczej, tutaj mamy miękki materiał, a tutaj mamy taki niezbyt ładny, polakierowany plastik, charakterystyczny dla tej wersji, ale ogólnie sprawia to całkiem pozytywne wrażenie. Czas teraz sprawdzić, ile miejsca jest z tyłu. No, Opel ma nieco dłuższą płytę podłogową, nieco dłuższy rozstaw osi, więc tutaj powinno być więcej miejsca, ale zaraz to sobie zweryfikujemy. Zaczynamy od Toyoty. No, zdecydowanie jesteśmy w segmencie miejskim. Zobaczcie, nawet tutaj ten obszar pozwalający wsiadać jest taki dosyć wąski. No i tak samo jest tutaj, jak sobie usiądziemy. No, to nie jest tak, że tu się nie da usiąść. Oczywiście kolana znajdują się w takiej, a nie innej pozycji, ale nad głową miejsca jest spoko, nie ma tu podłokietnika. No, kurczę, no dałoby się tym przejechać na jakiejś takiej niezbyt długiej trasie, nawet będąc mną, ale jestem ciekaw, czy to, że jest nieco dłuższy rozstaw osi w Oplu, przekłada się na ilość miejsca z tyłu. Przypominam, mamy wersję z nieprzesuwaną kanapą i teraz idziemy zobaczyć, jak to wygląda w Oplu. Dużo szerszy otwór do wejścia i zdecydowanie więcej miejsca. Widać to na pierwszy rzut oka. Tutaj kolana oczywiście dotykają siedzenia. Fotel jest ustawiony jak zwykle pode mnie, ale tak. Jest to samochód, który dużo lepiej sprawdziłby się w roli takiego auta rodzinnego, chociaż oczywiście Yaris do wożenia dzieci również spokojnie się nadaje. W tym wypadku Opel ma przewagę, jeżeli chodzi o ilość miejsca z tyłu. Zaczynamy od samochodu, który doskonale znamy, Opel Crossland. Jeździliśmy nim nawet trasy testowe, sprawdzaliśmy, ile spala. Ten samochód jest długo z nami i tak naprawdę niewiele się w nim zmieniło. Oczywiście miał facelifting, którym troszkę poprawiono przede wszystkim wygląd przedniej części, ale o tym wszystkim mówiliśmy w materiale. No, w dalszym ciągu jest to bardzo fajne narzędzie do tego, żeby się poruszać po mieście. Siedzi się nieco wyżej, przez to, że tak dużo jest tutaj tej deski rozdzielczej, maski co prawda nie widać, no ale jest efekt takiego podwyższenia. Ma się wrażenie jazdy dużo większym samochodem. Kolega operator, który tutaj z tyłu usiadł, jak przyjechaliśmy dzisiaj po niego tym autem, pytał o to, co to jest za model i trochę nie chciał wierzyć, że jesteśmy w tym najmniejszym segmencie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o wielkość tego samochodu, to jest całkiem dobrze. No, mamy tutaj wersję 130-konną z automatyczną skrzynią biegów. Ta skrzynia biegów działa sobie tak, no tak dosyć spokojnie. Normalny, ręczny. To jest niezłe. Puściłem pana ze śmieciarki. Pan oczywiście nie podziękował, no bo czemu miałby podziękować? Jemu się należy, bo jest większy. No to jedziemy dalej tym apelkiem. 130 koni, depnijmy mu. No tak troszeczkę nie do końca.
skrzynia wybiera taki bieg, jakbyśmy chcieli. Ale auto jak na swoją wielkość jest całkiem dojrzałe, jednak te lata produkcji zrobiły swoje. Można powiedzieć, że jest to samochód całkiem przyzwoity. No oczywiście to resorowanie jest takie trochę wynikające z wielkości tego samochodu. Jedziemy sobie teraz po gorszych drogach, no i tak by no, cudów nie ma, jeżeli chodzi o to, co tutaj się dzieje. Ale zdecydowanie jest to auto, które bardziej jest przeznaczone na takie zwykłe drogi. Mimo tego, że to auto jest trochę podwyższone, to raczej w teren się nie zapuścimy, no to jest zrozumiałe, no jakby nie patrzeć. Jest to crossover, czyli ten taki segment, odrobinkę przed SUV-ami. No ale ponieważ moda była, no to segment B również zmienił się w takie samochody. I rzeczywiście, tak jak patrzymy na to, jakich samochodów poszukujecie, to udział tego segmentu B jest coraz mniejszy. Chociaż o dziwo, wielu z Was u nas w Karsmaj poszukuje zwykłego Yarisa. Cross również jest już całkiem wysoko na liście, ale zwykły Yaris jest wyżej. I pewnie za niedługo takiego Yarisa będziemy musieli przetestować. Jestem swoją drogą go bardzo ciekaw. No i teraz próg zwalniający. Dosyć sztywno, ale bardzo przyzwoicie. 130 koni myślę, że jest takim właśnie idealnym poziomem mocy, jeżeli chodzi o ten samochód. No, mocno wspomaga układ kierowniczy, ale tego oczekujemy, bo takim aucie to ma być auto, którym spokojnie każdy sobie poradzi pojechać na miasto, niezależnie od tego, czy jest doświadczonym kierowcą, czy mniej doświadczonym. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to skręca. O, promień całkiem przyzwoity. Myk, myk. Prosta w obsłudze skrzynia biegów z normalnym, klasycznym lewarkiem. Nawet niczego nie trzeba naciskać, żeby sobie zmieniać biegi. Bardzo fajne. No oczywiście trochę mógł być lepiej wyciszony ten samochód, bo silnik, praca tego trzycylindrowca swoją drogą, który bardzo fajnie pracuje, jest tutaj słyszalna. Ale poza tym bardzo, bardzo przyzwoity samochód. Jestem mega ciekaw, jak na tle tego auta, jak na tle popularnego Opla wypadnie nowość rynkowa, czyli Toyota, i teraz do Toyoty Was zapraszam. Taka ciekawostka, bo wyjeżdżamy sobie teraz po takiej no niezbyt przyjaznej dla podwozia drodze i zdecydowanie bardziej komfortowa jest Toyota od Opla. Ma się takie wrażenie. No, oczywiście też krótki rozstaw osi, więc troszeczkę tak niektóre nierówności nie najlepiej sobie... O, teraz jest taka tutaj. Pyk. Dosyć krótki skok amortyzatorów, ale mimo wszystko wydaje się być samochodem nieco bardziej komfortowym. No i strasznie fajna jest w środku, podoba mi się. Taka bardzo, bardzo po prostu. No i hybrydowa, no taki klasyczna hybryda Toyota. Jeśli znacie te samochody i lubicie, to jest dokładnie taki samochód w tej chwili. No, troszeczkę ją fotografowaliśmy i była taka pojeżdżawka, przód, tył, żeby auto ładnie sobie ustawić. I spalanie z 5,5 wzrosło nam do 6, ale myślę, że spokojnie takie niskie piątki po mieście można tutaj robić. Oczywiście trzeba delikatnie operować pedałem przyspieszenia, jak to w takiej typowej hybrydzie Toyoty, ale myślę, że niska masa tego samochodu, relatywnie niska masa, no bo oczywiście są baterie, powoduje, że to jest dosyć oszczędny napęd i pewnie ciężko jakiemukolwiek autu tej wielkości bez hybrydy z takim małym turbo równać się tym w mieście. Przypuszczam, że tam spokojnie mamy 7,5, a tutaj możemy robić takie no, 2 litry mniej, a to już jest całkiem spora różnica. No, wiadomo, że to nie jest samochód, który jest bardzo, bardzo szybki. Ponad 11 sekund do setki, w zależności od napędu, jest tam 11,1, 11,8, czyli zbliżamy się do 12, no to już jest tak trochę dużo jak na taki samochód. No ale jak się tak jedzie do 50, czy jak w Warszawie miejscami do 70, to jest to bardzo, bardzo zacne. I spoko przyspiesza. Mamy tutaj hamulec automatyczny. O, tutaj się go aktywuje. Hold, proszę bardzo, mogę sobie puścić stopę z pedału hamulca. Oczywiście, niestety, za każdym razem trzeba po odpaleniu go włączyć. Toyota nie pamięta, ale i tak jest fajnie, że on jest. No bo w Oplu mieliśmy jeszcze klasyczną dźwignię hamulca ręcznego. No i teraz ładnie ruszamy sobie akumulatory, silnik elektryczny na koła. Jest to ładnie wszystko rozrysowane. Ciekawostką jest to, że nie mamy tu rozrysowanego napędu na tył. A przecież to jest auto, które ma napęd 4x4, ale być może trzeba się w to bardziej wgłębić. No i teraz jedziemy sobie. Dość głośno pracuje to zawieszenie. No rzeczywiście to też jest tak, że nie mamy zbyt dużo materiałów wyciszeniowych i zdecydowanie to słychać. A taki segment, tak, no jesteśmy w tym segmencie najmniejszych samochodów z tym takim
małym plusem, no bo przecież to jest crossover. Nie jest to już zwykły samochód segmentu B, tylko jest to samochód podniesiony i rzeczywiście w Toyocie, podobnie jak w Apple, mamy taką nieco podniesioną charakterystykę siedzenia. Teraz sobie wrzuciłem tryb B, czyli bardziej odzyskuje energię. Jak widać, tutaj akumulatory się ładnie ładują, ale tak jak kiedyś testowaliśmy, to bezsensownie jest na nim cały czas jeździć. On raczej służy do tego, żeby sobie zwalniać. Jak jest cały czas włączony, to spalanie jest minimalnie wyższe. Przynajmniej było kiedyś, jak to testowałem w innych modelach hybrydowej Toyoty. No i proszę bardzo, już nam spalanie spadło do 5,9. No to jest taki idealny samochód, właśnie takiej jazdy jak teraz, że światła, pasy, ktoś przechodzi, jakiś koreczek, jedziemy, stajemy i tak ciągle, to wtedy taka hybryda ma największy sens. Ale wrażenia z jazdy są mega pozytywne. No to też jest troszeczkę takie wrażenie, że jedzie się czymś więcej niż zwykłym samochodem segmentu B, przez to, że siedzimy wyżej. Ale wszystko jest fajnie tutaj wykończone, fajnie widoczne, przejrzyste. Nie ma tutaj takich elementów, które by zakłócały tę jazdę. Bardzo przyjemny samochód do jeżdżenia. No, jeśli miałbym jechać trasę, to tak jak już mówiłem, te siedziska w tych fotelach są za krótkie. Już teraz to czuję, że nie do końca te fotele są tak fajnie wyprofilowane, jakbym chciał. Zresztą ten sam problem miałem w Mazdzie dwójce, którą akurat zrobiłem bardzo dużo kilometrów, która, no przynajmniej ta, którą jeździliśmy, jest Yarisem. No i te fotele się tak średnio sprawdzały w trasie, do tego ich regulacja nie jest idealna. Pod tym względem Opel jest zdecydowanie lepszym samochodem, ale gdybym miał wybierać auto na miasto, to nie wiem, czy bym się właśnie mocno nad Toyotą nie zastanawiał, no bo jako całość jest bardzo, bardzo fajnym samochodem, no i do tego ma to... No, teraz nam się odpalił silnik spalinowy. Nie pracuje jakoś tak szczególnie fajnie, ale może to jest znowu kwestia tych wyciszeń. Ale całościowo ten samochód jest bardzo, bardzo udany i wcale się nie dziwimy, że on w naszym wynajmie długoterminowym zaczyna zyskiwać coraz większą popularność, ale też na ulicach, jak się spojrzy do tych samochodów, przynajmniej tutaj w Warszawie, jest coraz, coraz więcej. Także zdecydowanie Yaris Cross. Ale i Opel Crossland też.